Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Mecz dla Państwa komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. Znani są z tego, że wysoko zastawiają pressing i chyba dzisiaj będzie podobnie. Tak sądzę. Lubią przejąć piłkę jak najbliżej bramki rywala, bo dzięki temu łatwo przychodzi im stwarzanie sobie sytuacji strzeleckich. Ale też taka strategia wymaga doskonałej organizacji gry i ciężkiej pracy na całym boisku. Oby nie zabrakło im sił. Widzimy teraz skład gości na to spotkanie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Esposito. Albin Ekdal. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Ależ ma żelazne nerwy. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Doskonała obrona teraz, zażegnał to niebezpieczeństwo. Kapitalny blok, było groźnie. Spalony, słusznie podniesiona chorągiewka. Nie ma co do tego wątpliwości. Wyraźny błąd. W takich sytuacjach zawsze trzeba zwracać uwagę na ustawienie linii obrony. No i po ataku zagrożenie minęło. Znakomite zagranie na dobieg. Uwaga, tu może być gol. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Baez. Porę zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja.
Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Rzut rożny. To jest szansa na wyrównującą bramkę. Głęboka ta centra z narożnika. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. I ruszyła pierwsza połowa. Znakomite zagranie na dobieg. Uwaga, tu może być gol. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Atak udaremniony, obrońca był na posterunku. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. Ależ to ładnie zneutralizował. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Nie śpieszy się, chce groźnie zagrać. Faul? Nie! Czysty odbiór w polu karnym. Albin Ekdal. To, co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Maklej w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Chorągiewka, gwizdek, tu jest spalony. Czas dokonać roszad w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny.
10 minut do końca tego meczu. Szukają okazji, budują akcję, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Kibice żądają strzału. Oj, ależ teraz niewiele zabrakło. Ładnie uderzył, technicznie, kilkadziesiąt centymetrów i mielibyśmy gola. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Na trybunach atmosfera nerwowego wyczekiwania na koniec meczu. Przewaga jest niewielka, ale może gospodarzom wystarczyć. Jak sądzisz? Skromne prowadzenie to na pewno nie jest szczyt marzeń, ale jeśli będą konsekwentni w swojej grze, to myślę, że zdołają dowieść ten wynik do końcowego gwizdka. Uważna gra w obronie powinna zapewnić im wygraną, choć nie można być tego pewnym, dopóki mecz jeszcze trwa, a przewaga jest zaledwie jednobramkowa. Koniec meczu, proszę Państwa. Drużyna gości nie poradziła sobie dzisiaj. Naprawdę niewiele zabrakło. To nie jest przepaść, raczej drobna różnica poziomów, którą drużyna przeciwna wykorzystała na swoją korzyść. Zdarza się. Myślę, że zdecydowanie zasługuje na wszelkie pochwały. Tomku, to jest na tyle dobry piłkarz, że naprawdę nie można spuszczać go z oka. Dziś dał swej drużynie ważną bramkę, dzięki której objęli prowadzenie. Znakomite zagranie na dobieg. Uwaga, tu może być gol. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Kibice żądają strzału. Oj, ależ teraz niewiele zabrakło. Ładnie uderzył, technicznie, kilkadziesiąt centymetrów i mielibyśmy...